Witam wszystkich serdecznie na kanale Gate of History. Jest niedziela, godzina 15. Idziemy na 3 godzinki na pole pochodzić, pokopać, bo pogoda jest dosyć ładna. Jutro, poniedziałek, raczej nawet może i wtorek, będę zajęty, ponieważ mam jakieś tam fuchy. I co? No i nie będę mógł wyskoczyć, pokopać. Ale za to w środę chciałbym zabrać Was w fajne miejsce i chciałbym Wam pokazać bardzo ciekawe historycznie miejsce. Oczywiście w tym miejscu będę się starał, jeżeli jest to możliwe, chodzić z wykrywaczem, ale na pewno też będę chciał skorzystać z magnesu i sprawdzić pewną rzecz. Mowa jest o zamku, dawnym zamku w Nowogardzie, gdzie aktualnie mieści się więzienie. Kiedyś to wszystko wyglądało tak. To, co jest zaznaczone czerwoną linią, jest to byłe jezioro, bo ponieważ Nowogrod posiadał dwa jeziora, które otaczały miasto z jednej i z drugiej strony. Dzisiaj wygląda to tak. Jeziora nie ma. Pozostały jakieś bagna, trzciny. Także nie ma tu nic konkretnego, żeby można było, wody nie ma żadnej, tylko w jednym miejscu jeszcze jest kawałek tak zwanej fosy. No, fosa jest oczywiście zrobiona w późniejszych latach, jednak teren jest ciekawy pod względem historycznym i można by było tam sobie śmiało pochodzić i właśnie tą fosę przy okazji sprawdzić magnesem. Pamiętajmy o tym, że na tym miejscu walczyły wojska napoleońskie z Prusakami, tłukły się pod tym zamkiem, oblegiwany był, strzelane tam było, można trafić jakąś kulę z armaty, można trafić jakąś szablę, może, daj Boże. Także tak to wygląda. Także myślę, że środa, maksymalnie środa, góra czwartek, powinniśmy już tam być i taki odcinek fajny zrobić. Wszystkim oczywiście bardzo mocno dziękuję za to, że tym, co trzymali za mnie kciuki, żebym zdał egzaminy. Oczywiście udało się, nie mogło być inaczej, choć miałem chwilę zwątpienia we wczorajszym dniu, bo parę osób, którzy już pracują dłuższy czas na maszynach, gdy podeszli do egzaminu, nie zdali. Niestety ja bardzo mało czasu poświęciłem na naukę, także bardzo mało się uczyłem, a jednak udało się. Posiadam papiery, także jest ekstra. Bardzo mnie cieszy. I cieszy mnie, bo widzę hałdę ziemniaków na polu. To znaczy, że co? Że kopali dalej. Widzę w tamtą stronę dalej już wykopane ziemniaki. Mamy kawałek więcej pola do przejścia. Czyli startujemy do pierwszego dołka. Widzimy się przy pierwszym. No i pierwszym fantem jest guzik z orłem polskim, jednak komunistyczny, ponieważ bez korony, ale i taki guzik też fajna rzecz. No, wyszedł fragment czegoś, czy to jakaś przywieszka, czy to do czego służyło, raczej aluminiowe, nie wiadomo od czego, bez żadnych opisów, napisów. No i mamy guziczek z brązu arsenowego. Niestety bez łóżka. A tam jakieś ptaszyska się drą. Nie ma tak jak się naciąć. Na własną niespodziankę kopię dół. I to dosyć głęboki wywaliłem. No i gdzieś ten sygnał był. Nagle wyciągam monetę. Już się cieszę. 5 groszy.
49. A przecież zapomniałem, że ja w tym miejscu robiłem test Altera i te monety zostawiłem po prostu w tym dole, w tych dołkach, nie chciało mi się ich wyciągać. No i znalazłem swoje 5 groszy, które sam zakopałem. No ale no nic, no. No w końcu moneta. I wyszedł mi kawałek pierścienia, jakiegoś pierścionka. Widać, stare to jest. Nie wiem, czy to starożytność, czy średniowiecze. Aż tak jeszcze dobry nie jestem z wiedzy. Jednak no jawnie widać, że był to pierścionek i że był stary. I choć kształtem przypomina to monetę, ja jestem pewien, że to guzik. No, a jak? Paris z Paryża, czyli Francja. Mustafa to napoleoński guzik. Na pewno dla ciebie, przyjacielu. Także to jest z Francji mamy. Ja mógł to nosić Prusak, ale... Ale guzik z Francji, powiedzmy. Kolejny guzik. Nie stary, nie nowy. Ale jest. Wyskoczyła w końcu jakaś pierwsza moneta, dzisiaj od razu sreberko. Ale jest to trochę dziwne sreberko. Jest to 48 część talara. Niby norma, a jednak jest innymi literami napisane. I na dole ma jakieś H, I. A te H, I, nie mam pojęcia co to jest. Tył tej monety wygląda praktycznie standardowo jak wszystkie inne. Jednak coś mi w niej nie pasuje. Nie mam pojęcia co to jest. Liczyłem, że to mała monetka, a to bardzo malutki guziczek bez łóżka. Kolejny guzik, dzisiaj bardzo guzikowo. Trochę ich jest, ale pogoda jest fajna, fajnie się chodzi, fajnie się kopie. No w sumie w miejscach, w których już chodziłem, wychodzą znowu rzeczy, także jest bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wyszła moneta, niestety straszny zajazd, jednak dopatrzyłem się tutaj, jak nie wiem czy widzicie, ale jest R z koroną, a tu jakieś napisy, czyli 48 lub 24 część talara, falsu oczywiście, bo w miedzi srebro by tak nie wyglądało. No to niezły numer. Jest sobie taki krzaczor uschniętych kłaków. No i nad nim miałem sygnał. Kopię, sygnału nie ma. Oczywiście przesunąłem krzaczora na bok. Wykopałem, nie ma sygnału. Kopię, patrzę, znowu nad krzaczorem kolejny sygnał. Przesunąłem, szukam ziemi, nie ma sygnału. Popatrzcie na to. Bransoletka. Oczywiście raczej nie srebro, a miedź, z jakimiś wzorkami i zdobieniami, dosyć widać stara. Wyczyszczę ją w domu, zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale ładna, bardzo śliczna bransoletka. No biżuterię na polu, taką w takim stanie znaleźć, nieporozrywaną, to fajnie. Kolejne 5 groszy z 49. Jednak to nie moje, które ja zakopałem. Jest w innym stanie i w ogóle w innej części pola, także jest jakaś moneta. Dobrej. Wyszło kawałek sreberka z napisem Sher, Her i Pyfy. Nie wiadomo co to jest, poszukam tu dalej, może jeszcze jakaś część tego się znajdzie. Teraz już zauważyłem, że jakiś kurwa pedał po moim polu chodzi. Całkowicie inny niż mój w tym momencie. Ślad po dole. Wykopał jakiegoś łoma. Myślał może, że karabin wyciąga. Wykopał jakiegoś łoma, ułom. Zostawił go na środku pola. Pieprznął go przy dole i poszedł dalej. Zaraz zobaczcie, ile tych śladów więcej jest. No to widać buty wojskowe, większe od moich, nawet większe, to w takich butach chodzi. Który z moich znajomych z wykrywaczem. Także idąc dalej, kolejne ślady.
Kij w dupę, no niech se chodzą. Ja nie będę tutaj nikomu bronił, bo to nie jest moje pole, żebym ja komukolwiek mógł zabronić przechodzenia i kopania, ale troszkę szacunku i jakiejś tam godności by mieli, bo ja wiem, gdzie mniej więcej oni chodzą i ja tam nie chodzę, bo jeśli oni tam szukają, to niech se szukają, to ja tam się nie wpieprzam, a wiedzą dobrze, że ja tutaj chodzę i oni tu przychodzą, także trzeba będzie złapać, komuś w mordę strzelić, no chyba tak to moim zdaniem wygląda. Przejdę jeszcze kawałek i zaraz się będę zawijał. Wiaterek wieje, muszę się tyłem ustawić. Także no co, no lipa jest takich mieć kolegów. Ale spokojnie, jak tu złapię, dziwne, że widziałem się dzisiaj z właścicielem tutaj i był na polu i nic mi nie powiedział, że ktoś tu łaził. Może nie zauważył. Zadzwonię do niego, żeby zwiększył czujność, jak coś niech do mnie dzwoni, to na gorącym wpadnę, złapię, ale nie ręczę za siebie. Także miejcie, chłopaki, jakieś zasady, jakieś reguły, że jeżeli wiecie, że ktoś tam sobie chodzi, to niech ktoś chodzi. Chcesz pochodzić, zadzwoń i pochodzimy razem, nie ma problemu. Nie bądźcie świnie, pazerne i chytre. Oj, no nic, idę dalej. A wyszedł taki guzik w kształcie jakiegoś bączka, ula. Okrągły, gruby. Bez szału. No i co, ja na dzisiaj kończę, bo już jest godzina 18. Starczy na dzisiaj. Szału nie ma. No ale cóż, nie zawsze szał jest. No i nie ma czego wymagać. I tak jest fajnie. Jest parę monet, jest dużo guzików. Jakieś tam pierdółki, jakieś tam sreberko. Coś tam jest, także nie jest to zły dzień. Nie jest to złe wyjście. Prawie 3 godziny pochodzone. Przy okazji dowiedziałem się, że ktoś tutaj sobie chodzi. Znaczy, ja wiem kto, a ta osoba też wie, bo jak łazi, to wie. To jest taka osoba, która na pewno ogląda mój kanał, ponieważ wiedział, że akurat, bo byłem tu przedwczoraj, przecież byłem tu w czwartek. I w czwartek nie było tych śladów. Albo ktoś był tu w piątek, albo w sobotę. No, raczej mi się wydaje, że w sobotę, także wczoraj wiedział, że jestem na egzaminie i mnie tu nie będzie, także był na pewniaka pewny, że nie zostanie mnie tutaj. Ale spotkam się z nim oczywiście i sobie wyjaśnię parę rzeczy. Nic, ja zapraszam na kolejny film już niebawem, będzie bardzo fajnie. Mam nadzieję, że uda się tam właśnie coś ciekawego znaleźć na tamtym terenie, którym wam już opowiadałem. Pozdrawiam was oczywiście wszystkich. Do zobaczenia w następnym odcinku. A teraz podsumowanko. I trzymajcie się, na razie. Cześć.